Porozmawiajmy o ekonomii społecznej. To cykl programów przybliżających tę stosunkowo nową formułę w naszej rzeczywistości gospodarczej, której w największym uogólnieniu najważniejszym ogniwem jest oczywiście człowiek. W naszych programach postaramy się Państwu nie tylko przybliżyć ideę społecznej przedsiębiorczości, ale również pokażemy, jak funkcjonuje ona na realnym rynku pracodawcy i pracownika oraz z jakimi wiąże się udogodnieniami i możliwościami realnego wsparcia zarówno pod względem doradczym, jak i czysto ekonomicznym. Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie. Głos ekspercki w naszym programie, Monika Rogoszyńska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To o środku porozmawiajmy, o środku wsparcia oczywiście i o tym, w jaki sposób podchodzicie właśnie do biznesu społecznego czy przedsiębiorczości społecznej, a właściwie jak pracujecie, żeby zachęcić osoby niefunkcjonujące jeszcze na tym obszarze do tego, aby zdecydowały się ewentualnie na taką formę działalności. Zadaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest też tworzenie klimatu do rozwoju ekonomii społecznej. To jest bardzo szerokie pojęcie. Jak sama ekonomia społeczna. Jak ekonomia społeczna i też jak nasze działania. Tak naprawdę jakby wymiernym faktycznie efektem tych naszych działań, no to są te podmioty, te przedsiębiorstwa społeczne, które docelowo już teraz funkcjonują. Ale żeby to faktycznie się zadziało, to zaczynając od początku, my jesteśmy blisko społeczności lokalnych, blisko tych grup, które gdzieś szukają no, swojego też docelowego miejsca, też zatrudnienia. Jesteśmy z nimi, rozmawiamy, mówimy o tym, że jest coś takiego jak ekonomia społeczna, pokazujemy przedsiębiorstwa społeczne, przykłady takich, których też się udało, edukujemy w tym zakresie, ale też już te osoby, które myślą, być może to jest dla mnie, ja mam jakiś pomysł, ja mam jakąś grupę, z którą chciałbym na przykład pracować, to takie osoby wchodzą już, można powiedzieć, w taki wir i cykl naszych spotkań. Tak to też jakby nazywam, mają naszego doradcę biznesowego, mają też naszych innych doradców i poprzez cykl szkoleń, takich wiedzowych, merytorycznych, no bo podstawa oczywiście funkcjonowania to jest to, żeby wiedzieć, w czym jestem, jakby czym ten podmiot, czy czym te przedsiębiorstwo społeczne się charakteryzuje. No zwłaszcza, że przedsiębiorstwo społeczne to rzecz stosunkowo nowa, tak? Dokładnie. To jest rzecz jeszcze nieodkryta przez wiele osób, które myślały o tym, jak rozpocząć swoją karierę nawet życiową, bo przecież często są to świetne, wielkie firmy i przedsiębiorstwa, które doskonale prosperują. Trudno jest zachęcić ludzi, przekonać do tego rodzaju działania? My też wprost mówimy, to nie jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nie czuje takiego trochę wątku społecznego, to się tam nie odnajdzie. Jeżeli ktoś nie potrafi pracować z grupą, to też być może to nie będzie podmiot dla niego. Zaznaczamy, że tam jest demokratyczne zarządzanie. Musimy mieć grupę osób, z którymi lubimy, chcemy współpracować, bowiem te konflikty będą, aczkolwiek... No, jak to w biznesie? Jak w biznesie, ale tutaj razem musimy zdecydować o tym, jak dalej to powinno wyglądać. No i co jest też istotne, te zyski, które już wypracujemy, my przeznaczamy na cele społeczne, więc jakby mówiąc o ekonomii społecznej, to ona jest tak naprawdę narzędziem do tego, abyśmy my oczywiście mieli zatrudnienie i też godziwe warunki tego zatrudnienia, ale faktycznie mogli zrobić coś więcej. Jakby nie tylko pracować i się zatrudniać, ale jak nam się uda już mieć ten zysk, no o czym oczywiście długofalowo pracujemy, no to też widzimy to, że możemy inwestować na zewnątrz, możemy inwestować w siebie. Jakby myślę, że jest istota zrozumienia tego, czym się różni taka spółdzielnia, czy czym się różni stowarzyszenie od firmy, no to jest chyba clue istnienia tak naprawdę. Zwłaszcza, że tutaj w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, czyli ta osoba, która pojawia się, nie tylko osoba, która ma pomysł, ale przede wszystkim te wszystkie inne osoby, które potem tworzą coś, co założyła sobie dana spółdzielnia, czy jak funkcjonuje Dokładnie. Dane przedsiębiorstwo. Dokładnie. My też mamy oczywiście pakiet wsparcia i narzędzi, szkoleń, które mogą wyposażyć w wiedzę. No, wiadomo, na początku też i mocno analizujemy biznesplan, on jest później rozłożony na czynniki pierwsze, no bo mamy ten rok testowy, my wspieramy tutaj finansowo, oczywiście na start i później przez cały rok też dodatkowe wsparcie finansowe, no ale jakby istotny jest ten pomysł i te wejście na rynek, no bo mimo wszystko, mimo że to jest tak wyjątkowy podmiot, no to jest podmiot społeczny, on też musi konkurować tutaj na zewnątrz, on musi konkurować także ze zwykłymi lokalnymi firmami, ale też uczymy się jakby tutaj i podpowiadamy i firmom, tym komercyjnym i naszym, że to nie zawsze jest tak, że musimy być konkurencją. Fajnie wyszukać takie firmy, takie inne podmioty, które będą nas wspierać, będą zlecać nam pewne produkty,
usługi, być może samorządy będą mogły się w to zaangażować, bo samorządy czy też firmy mają takie narzędzia, że widzą te specyficzne i fajne podmioty, jakim są przedsiębiorstwa społeczne i mogą docelowo zlecać usługi, produkty, wykorzystywać te narzędzia, które mają. A same przedsiębiorstwa mogą ze sobą kooperować? Nawet te, które funkcjonują na naszym rynku lokalnym, który pokazujemy w tym programie? Oczywiście i to się też dzieje. I fajnie, że to się dzieje też oddolnie. My oczywiście mamy klaster, mieliśmy też taki pomysł i nadal do tego dążymy, żeby te nasze przedsiębiorstwa społeczne razem ze sobą kooperowały i faktycznie no, to jest większa siła przebicia. Ale zanim tak naprawdę to się wydarzyło, to one już między sobą zaczęły siebie dostrzegać, pomału też poznawać. Często to osoby, które się znają. Bardzo często faktycznie to są osoby, które gdzieś siebie znają. Mamy taką grupę, muszę powiedzieć, też artystów, bardzo fajnych ludzi, którym faktycznie gdzieś było trudniej na rynku pracy, być może mieli takie umowy, można nazwijmy to umowy troszeczkę słabe, nieodpowiadające także im i gdzieś nie mogli się zaczepić na stałe i faktycznie odnaleźli się w tej formie, bo trzeba gdzieś czuć troszeczkę taką nutę społecznego jakby zaangażowania, być może nawet nie cały zespół, ale fajnie, żeby lider takiego przedsiębiorstwa wiedział, na czym polega ta idea i tak naprawdę do czego dąży. I właśnie dla takich ludzi, takich jakich pokazujemy Państwu w programie, ale przede wszystkim ludzi kreatywnych, zdolnych, mających pomysł na siebie, jest przedsiębiorczość społeczna. Monika Robaczyńska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, no i zapraszamy do kontaktu. W swoim otoczeniu dostrzegłam, że jest dużo osób, które są wykluczone na rynku pracy i z powodu różnych schorzeń. Ciężko im znaleźć pracę, która by była dla nich dostosowana. I sam pomysł w ogóle na to, co robić, jaką spółdzielnię otworzyć, no to znowu tutaj chciałabym sięgnąć do tego, że jesteśmy usytuowani przy Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja, która zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. I właśnie komora hiperbaryczna to jest element terapii u dzieci z autyzmem. I to jak gdyby miało uzupełnić tą ofertę tego drugiego podmiotu. No i stąd ten pomysł. Tych wskazań jest bardzo, bardzo dużo. Takimi głównymi wskazaniami są wszelkie stany związane z niedotlenieniem. I tutaj taką dużą grupę stanowią stany po udarach mózgu, po zawale serca, także to są takie jedne z ważniejszych. Wszelkie stany trudnogojące się rany na przykład, to nie tylko schorzenia jakieś poważne tutaj kierują osoby w naszą stronę, ale również z komory korzystają sportowcy, zarówno w takich stanach potreningowych, jak i w momencie, kiedy przygotowują się do jakichś dużych wyzwań, żeby tutaj wzmocnić swoje siły. Nawet komora jest nazywana takim legalnym dopingiem, powiedzmy, nie? I ma takie zastosowanie. W stanach przewlekłego zmęczenia też. I tutaj mówię, ważną rzeczą jest to, że warto z tej komory korzystać w cyklach, nie? Czyli przy takich trudnościach, jak na przykład przewlekłe zmęczenie, no to wystarczy jedna, dwie, trzy sesje. Natomiast już jeśli jest jakiś stan, problem jakiś zdrowotny, no to tak od 10 sesji wzwyż, jakby tutaj warto by było na tyle się zdecydować. Ośrodek bardzo pomaga i tutaj mówię, jeśli chodzi o zakładanie, to nieoceniona ta pomoc. Tak naprawdę byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, w jak szerokim zakresie ta pomoc jest oferowana. Natomiast wszelkie różne procedury urzędowe i tak dalej,
No akurat my jesteśmy też tutaj jedną z pierwszych spółdzielni, niedługo będzie pewnie ponowny nabór. No było zaskoczenie, nie wiem, w KRS-ie na przykład, nie? Gdzieś tam były pewne trudności, jeśli chodzi o sformalizowanie pewnych rzeczy, to tak. Zainteresowanie komorą i leczeniem jest coraz większe i jeśli to tak będzie się rozwijało, to myślę, że kolejnym krokiem to powinno być zakupienie jakby drugiej komory i dostosowanie tutaj całej infrastruktury do tego. Okazało się, że jest nas kilka osobnych grup, które mają podobne pomysły, podobne obszary działania. I przy spotkaniu w OWES-ie okazało się, czy zostało zaproponowane w zasadzie przez pracowników OWES-u, że to można by było połączyć i tak naprawdę jedna silna grupa działająca w tym samym obszarze może być dużo bardziej efektywna. My mamy bardzo wyraźnie zaznaczone to, kto z jakiego obszaru przychodzi i jakby każdy zajmuje się swoją działką, przez co nikt nikomu nie wchodzi na głowę, a możemy wzajemnie się uzupełniać. I taka była zasada. Natomiast jako fundacja oczywiście mamy panią prezes, którą bardzo szanujemy. Pomysł przy Fundacji Kreatywni był taki, żeby stworzyć taką interaktywną przestrzeń dla rodziny. To chociażby rodziny mogły spędzać czas razem i aktywnie, ale to jest tak, że na przykład dzieci jednak mają inne pasje, rodzice jednak chcieliby robić w tym czasie coś innego, więc postanowiliśmy to połączyć i staramy się zapewniać rozrywkę w tym samym czasie zarówno dla dzieci. Ktoś animuje dzieci, robi z nimi warsztaty plastyczne, czy też inne aktywności, a ktoś inny na przykład w tym czasie zapewnia rozrywkę rodzicom. W tym wypadku może to być komedia albo na przykład stand-up. Przychodząc do OWES-u i poznając właśnie przemiłe panie, przemiłe dziewczyny, one tak naprawdę odkryły w nas to, że tak naprawdę my już to robimy. My pomagamy ludziom, my robimy wiele rzeczy społecznie, a dodatkowo jakby dostając dofinansowanie, jesteśmy w stanie robić to jeszcze lepiej ze względu na to, że mamy na to środki, mamy sprzęt, możemy ceny obniżyć, na przykład sprawić, aby były konkurencyjne. Także ten aspekt społeczny mimo wszystko, mimowolnie gdzieś tam się przewijał w naszym życiu i robiliśmy różne rzeczy non-profit, robiliśmy różne rzeczy, warsztaty dla na przykład dla dzieci z biedniejszych rodzin. Już to robiliśmy i wchodząc do projektu kontynuujemy to po prostu. Podczas rekrutacji właśnie do tego programu mieliśmy szkolenia i doradztwo tak naprawdę zawodowe, jeśli chodzi, znaczy zawodowe to dla osób wykluczonych, natomiast doradztwo finansowe, księgowe, prawne, dzięki temu rzeczywiście było o wiele prościej jakby ogarnąć całe kwestie finansowe, które są związane rzeczywiście z akurat tutaj w naszym przypadku z fundacją. Bo to jednak jest różnica, czy to jest spółdzielnia socjalna, czy to jest fundacja, czy to jest zwykła w ogóle firma. Ekonomia społeczna ma duży potencjał do rozwoju, bo łączy w sobie zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale też ten wymiar społeczny jest bardzo ważny, bo tak naprawdę angażujemy my sami siebie, a przy okazji angażujemy też społeczeństwo. A ostatnimi czasy jest to dość popularne i jakby pomocne w tym, żeby społeczeństwo stawało się bardziej obywatelskie, tak bym to nazwał. Samo brało sprawy w swoje ręce.